Niesamowicie, bardzo delikatny makaronik, który tak naprawdę jest naleśnikiem. Czyli to nie makaron, to placek zrobiony z naleśnika. Nie. A może być placek zrobiony w makaron? Tradycja jest chińska. To jest makaron. Tradycja jest chińska. Tradycja jest chińska. Przenieśli ją Tybetańczycy tutaj i Chińczycy przybywający tutaj do Nepalu w Indiach Północnych. A właśnie podali ją nam Sherpowie, którzy też są Tybetańczykami. Bardzo smaczne. Dziewczyny twierdzą, że to jest tradycja Sherpów konkretnie. Tak, to jest Maja Wolko. Dzień dobry. Jesteśmy w Katmandu w regionie Bałda i teraz będziemy mieć Sherpą z Tybetańczyków tradycyjną potrawę zwaną Lapingiem. Laping. Pałeczkami, tak. W tej postaci, w jakiej tu posypany makaronem. To są tak zwane makarony. Laping nazywa się zol. Bo teraz zjemy jeden z tych lapingów. Jeden rodzaj to jest to, czyli? Suka. A drugi rodzaj to jest to. Zol. Zol i suka to jest to samo, tylko że to jest zrobione w placek, wszystko jest w środku. A to jest zrobione w makarony i wszystko jest na zewnątrz. Całe przyprawy, wszystko. Nawet makaron dali, suka. Podsypali to jeszcze czymś, co wygląda jak chlebek, a tak naprawdę to jest kostka sojowa. Nazywa się masura. Masiura. No, smakuje chlebek. Samo nie jest takie smaczne, ale z tym plackiem jest bardzo smaczne. Na początku, jak pierwszy raz jadłam, smakowało jak galaretka. Jak żelatyna, nie wiem jak to się nazywa, ale bardzo smaczna. Jest. A lapingi są podobno robione przede wszystkim z ekstraktu z długo gotowanej fasolki mung. Tej, która jest żółta i drobniutka, dlatego może są takie żółte. Na początku wydało się mi to bardzo dziwne, bo takie... Jeszcze nigdy nie jadłam czegoś, co jest po prostu taką galaretką. Później razem z tym chlebkiem, razem z tym wszystkimi przyprawami, to się zrobiło bardzo, bardzo smaczne. I dzięki temu, że polewają to ostrym, nie polewają, a dają ostre jego chili tam, później polewają sosy, dają mnóstwo przypraw, to później ostro jest bardzo intensywny juice i dodaje mnóstwo, dodaje takiego tak zwanego kopa energii. No, ja myślę... Co prawda potem trzeba mnóstwo wody pić. Ale kop energii jest mocniejszy od kawy, od koli, czy co tam jeszcze chcecie. Myślę, że dlatego kopa energii dużo tu studentów przychodzi wieczorem. Co możemy teraz właśnie popatrzeć?